Dzień dobry Państwu i to znowu ja, Wasz ulubiony, może nie, ale to znowu ja, Pixel 8 i ci wszyscy ci, którzy kombinowali jak kupić Pixla z zegarkiem lub e, z słuchawkami i adresy do Niemiec i tak dalej, i tak dalej, nie trzeba było kombinować, gdyż każdy, który kupił na niemieckim Amazonie Pixelka, Dostanie na maila kod, który będzie mógł zrealizować właśnie na tej stronie. A na tej stronie będziesz mógł odebrać swoją nagrodę, czyli zegarek lub słuchawki. Wyślą ci, doślą ci Twój gadżecik. Proszę ja, Ciebie, piękny. Wystarczy 27 do 29 wypełnić formularz. Ten formularz jest jeszcze niedostępny, bo mamy dzisiaj 22. Więc za tydzień będzie, mniej więcej. I w ciągu 30 do 60 dni otrzymacie swój ulubiony gadżet. Czemu tak długo trzeba czekać? No bo, aby ktoś zwrócił, na przykład telefon, 30 dni na zwrot, no to żeby nie było jakichś komplikacji, prawda? I, i, i to jest piękne. I kim jesteś? Wow, winning. Jesteś zwycięzcą. Jutro. Przyjdzie mój pixelik, kurier przyniesie, będziemy testować, aby pogoda była dobra, bo dzisiaj pada, więc myślę, że powinno być fajnie. A propos, szukałem na internecie Pixel 8 Makro, czy Pixel. Usemka, nie ten pro, bo ten pro to wiadomo, że będzie miał wszystko do próby, ale on jest duży, nie? Zobacz na tą panią, jak jest, jak jest ale ten mniejszy, czy on ma autofokus w szerokim kącie? Nikt na YouTubie 300 testów kamery oglądałem, nikt o tym nie wspomniał. Nikt nie sprawdza autofokusu. Ja nie wiem o co tu chodzi, jak oni te testy robią. Cały czas się bawią tym wymazywaniem tych sztuczna inteligencja, czyli wy, wy, wymazują jakąś postać ze zdjęcia i przenoszą gdzieś zdjęcia, albo powiększają. No dobra, to jest software. Czyli to tak naprawdę to w każdym telefonie to może być, jak ktoś zrobi taką aplikację, prawda? Mi chodzi o hardware, czyli autofokus w szerokim kącie. No, dla mnie człowieka, który filmuje smartfonem, jest to bardzo ważne. Pytałem tego Pytałem drugiego, tego polskiego, o tego też. Zero odpowiedzi. Zresztą ten zrobił taki test, że tutaj miał iPhona i Pixla w nie w szerokim kącie. A iPhone ma autofokus w szerokim kącie i mówi, że ostrości nie łapie. No to główny obiektyw nie złapie z bliska ostrości, bo on nie ma autofokusu. Tak blisko, jak jest zbyt, zbyt blisko. Nie ma, przepraszam, nie ma makro. Makro jest w szerokim kącie. Kurde, no nikt o tym nie mówi. A chciałbym się dowiedzieć, żeby nie musiał kupować, bo jakby nie miał, to nie będę kupował. A jakby miał, to może to zostać moim codziennym smartfonem, bo jednak yy, w iPhoneie trochę bateria szybko się scho szybko schodzi, no. I zastanawiam się, czy go, czy, czy go sobie zostawić, czy gdzieś nie sprzedać na no, Oliksie, no, czy gdzieś, nie wiem. No bo jednak trochę ta bateria mnie wku, wkurza. Albo ja za, za dużo go używam. To jest, to jest jedno z dwóch. Jeśli znacie taką osobę, taki kanał, taki program, może Wy macie e, zwykłego piksela, nie pro, to sprawdźcie, czy dajcie na szeroki kąt i zbliżcie, czy... Będzie widać makro, czy będzie widać każdy szczegół, czy się po prostu rozmarze, tak jak, po prostu jak w, w Galaxy S23. Roz, rozumiesz o co chodzi. No. no i to chyba tyle na dzisiaj, moi kochani. No to też tu sprawdza makro, ale w pro. No to pro będzie miał regularnej, nikt nie sprawdza. A to dla mnie jest ważne. Pozdrawiam i polecam.